Co byście zrobili, gdybym powiedział wam, że w Polsce każdego roku obchodzi się radykalnie socjalistyczne święto? Część z was na pewno podeszłaby do tego z pewnym sceptycyzmem. I słusznie, bo to, co przed chwilą powiedziałem, jest pewnym uproszczeniem. Nie zmienia to jednak faktu, że Dzień Kobiet, nieformalne święto obchodzone w różnych miejscach na całym świecie już od ponad 100 lat, ma bardzo interesujące dziedzictwo. Pierwszy, historyczny Dzień Kobiet odbył się 28 lutego 1909 roku z inicjatywy Socjalistycznej Partii Ameryki. Jednym z głównych socjalistycznych ideałów jest równość, w tym także równość płci. A na początku XX wieku nie było z tym specjalnie dobrze, nawet w takich krajach jak Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Dlatego jedna z ówczesnych działaczek SPA, pisarka, sufrażystka, antyrasistka i edukatorka Teresa Malkiel, zaproponowała powołanie corocznych obchodów Dnia Kobiet, by w ten sposób propagować ideę równouprawnienia. Co ciekawe, i zapamiętajcie te informacje, bo później stanie się ona niewiarygodnie ironiczna, Malkiel bardzo podejrzliwie podchodziła do, jak sama to nazywała, burżuazyjnej wersji feminizmu. To znaczy takiej, w której celebruje się jakąś nieskonkretyzowaną kobiecą siłę, ale jednocześnie ignoruje się realne przyczyny nierówności między płciami, czyli patriarchat, nierówności płacowe oraz nieuzasadnione hierarchie międzyludzkie. Okej, ujmijmy to inaczej. Malkiel nie chciała, by kobiety miały takie same szanse bycia właścicielkami wielkich firm, bo nie miała pod tym względem żadnych złudzeń i wiedziała, że kobiety na takich stanowiskach będą wyzyskiwały swoich pracowników tak samo, jak robią to mężczyźni. Malkiel chciała wyeliminować źródło wyzysku, a nie wprowadzić równouprawnienie do wyzyskiwania. Zamiast zmieniać proporcje w tych hierarchiach, wolała raczej zmienić same hierarchie w coś uczciwszego dla wszystkich zainteresowanych. Między innymi z tego właśnie powodu Teresa Malkiel odmawiała współpracy z Ligą Związków Zawodowych Kobiet, która w dużej mierze składała się z lepiej usytuowanych kobiet z klasy średniej i które z oczywistych względów interesował ten mniej fajny rodzaj równouprawnienia. Sama Malkiel była zresztą edukatorką dorosłych osób z klasy robotniczej, przede wszystkim imigrantek, które z racji płci i pochodzenia miały bardzo utrudniony dostęp do równych szans na godną pracę. Wróćmy jednak do samego Dnia Kobiet. W 1910 roku, w trakcie Międzynarodowej Socjalistycznej Konferencji Kobiet w Kopenhadze, delegatki, 100 kobiet pochodzących z 17 różnych krajów, uznały, że amerykańskie socjalistki wpadły na bardzo dobry pomysł z całym tym Dniem Kobiet i warto byłoby rozpowszechnić tę ideę również i na naszym kontynencie. 18 marca 1911 roku odbyły się więc pierwsze masowe obchody Dnia Kobiet. Wykorzystywane były one jako pretekst do organizowania demonstracji i pochodów, na których rozpowszechniano postulaty udzielania kobietom praw do głosowania, zniesienie dyskryminacji na rynku pracy oraz dopuszczenie kobiet do sprawowania urzędów publicznych, czego nie mogły wówczas robić. Warto pamiętać, że wszystkie te hasła wygłaszano z perspektywy lewicowej. Pochody z okazji Dnia Kobiet organizowane były przez partie socjalistyczne i komunistyczne. Na wielu z nich obok transparentów z hasłami feministycznymi pojawiały się czysto lewicowe postulaty. Wiedeński pochód oddał natomiast cześć męczennikom komuny paryskiej. Jak mogliście zauważyć, pierwszy, jeszcze nieoficjalny Dzień Kobiet nie odbył się 8 marca. Ta data wykrystalizowała się dopiero z czasem, w okolicach 1914 roku. Nikt nie wie, czemu akurat wtedy. Ta data nie posiadała żadnego znaczenia samego w sobie. Po prostu w 1914 akurat wtedy wypadała niedziela, czyli najlepszy dzień na pochód. I po pewnym czasie tak już się jakoś przyjęło. Wcześniej data była ruchoma, najczęściej Dni Kobiet obchodzono w okolicach końcówki lutego. W 1917 roku obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet w Rosji przerodziły się w antycarski wiec, od którego zaczęła się rewolucja lutowa, która z kolei zapoczątkowała cały łańcuch wydarzeń, który zakończył się obaleniem caratu w Rosji. Nieźle. Po rewolucji Rosjanki otrzymały prawa wyborcze, a w Związku Radzieckim Dzień Kobiet obwołany został świętem państwowym i dniem wolnym od pracy. Niestety Związek Radziecki nie okazał się tak fajny, jak wszyscy mieli nadzieję. Właściwie to w ogóle nie był fajny. Właściwie to był przeciwieństwem czegoś fajnego. Zarówno dla kobiet, jak i osób wszystkich innych płci. W krajach zachodnich Dzień Kobiet jako święto o potencjale rewolucyjnym odzyskał popularność w latach 70. i 80. XX wieku, gdy przejęły go feministyczne ruchy drugiej fali. Wiem, że wiele osób oglądających mój kanał to ludzie z zupełnie innej politycznej bańki niż moja i część z nich może nie wiedzieć, że feminizm miał kilka etapów ewolucji, zwanych falami, w których działaczki feministyczne skupiały się na różnych aspektach i rozwijały różne idee równości płci, czasami w sposób częściowo, a nawet całkowicie zaprzeczający innym falom. Prawdopodobnie powinienem stworzyć o tym oddzielny wideo-esej. Dajcie znać w komentarzach, jeśli interesowałby was taki temat.
W tym momencie istotny jest fakt, że wówczas również Dzień Kobiet obchodzony był przede wszystkim z inicjatywy ruchów lewicowych i traktowany był jako pretekst do protestów w celu wprowadzenia realnego równouprawnienia kobiet, zrównania płac, rzeczywistej walki z przemocą i dyskryminacją. Dzień Kobiet zaczął się wówczas stawać znormalizowanym, nieformalnym świętem, z roku na rok coraz mniej skoncentrowanym na protestach, demonstracjach i praktyce feministycznej, a coraz bardziej na dawaniu kwiatków kobietom przez mężczyzn. Co oczywiście jest bardzo miłe, ale prawdopodobnie nie o to chodziło Teresie Malkiel i jej współczesnym. Tym bardziej, że w wielu miejscach na świecie obchodzenie Dnia Kobiet wiąże się ze znacznie wyższym kosztem społecznym niż w USA czy zachodniej Europie. W 2007 roku w stolicy Iranu, Teheranie, na 4 dni przed obchodami Dnia Kobiet policja wkroczyła do mieszkań organizatorek i organizatorów w wiecu. Organizowano z tej właśnie okazji w celu promowania równouprawnienia irańskich kobiet. Organizatorki zostały pobite i wtrącone do więzienia. Część z nich została wypuszczona po trwającym 15 dni strajku głodowym. Walka o równouprawnienie kobiet trwa do dzisiaj i w wielu miejscach przybiera wyjątkowo brutalny charakter. I wcale nie trzeba wybierać się do krajów Bliskiego Wschodu, by się o tym przekonać. No dobrze, ale czy nakręciłem ten materiał wyłącznie po to, by opowiedzieć Wam historię Dnia Kobiet? Częściowo tak. Częściowo jednak uznałem, że to interesujące, w jaki sposób obecnie postrzegany jest Dzień Kobiet. Jako raczej neutralne, całkowicie niekontrowersyjne święto, celebrujące bardzo ogólnie rozumianą i nieskonkretyzowaną kobiecość. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, jak wyraziście lewicowe i rewolucyjne były jego początki. Tymczasem dziś wielkie korporacje, takie jak na przykład McDonald's czy Calvin Klein, wykorzystują Dzień Kobiet jako pretekst do reklamy swoich produktów. A ludzie, którzy zwykle mdleją na dźwięk słowa socjalizm, nie mają najmniejszego problemu z celebrowaniem tego święta. Jak do tego doszło? By odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw wspomnieć o sytuacjonistach. Sytuacjonizm był nurtem intelektualnym rozwijającym się w połowie XX wieku w krajach Europy Środkowo-Zachodniej. Początkowo był to nurt sztuki awangardowej, z czasem jednak przerodził się w znacznie bardziej filozoficzną, rewolucyjną krytykę kapitalizmu, ściśle zintegrowaną z twórczością artystyczną. W przeciwieństwie do innych radykalnie lewicowych ruchów, takich jak komunizm czy anarchizm, od których zresztą dość zdecydowanie się odcinali, sytuacjoniści twierdzili, że rewolucja społeczna nie może być gwałtownym, zero-jedynkowym i brutalnym przewrotem. Zamiast tego powinna odbywać się nieustannie, na płaszczyźnie wszystkich aspektów codziennego życia, takich jak zajęcia domowe, praca, sztuka oraz spędzanie wolnego czasu. Czasami prowadziło to zresztą do niezwykle fascynujących zachowań społecznych praktykowanych przez członków tego ruchu. Dobrym przykładem jest idea The Hive, wędrownictwa, zaproponowana przez jednego z założycieli ruchu, Guya Deborda. Debord zauważył, że nawet to, w jaki sposób poruszamy się po miejscach naszego zamieszkania, podyktowane jest regułami kapitalizmu. To, jak i gdzie budowane są nowe obiekty i jak wykorzystywane są te istniejące, uzasadnione jest w olbrzymiej mierze od tego, co opłaca się w sensie finansowym. Jeśli chcemy umówić się ze znajomymi, na ogół musimy udać się do centrum miasta, bo tam znajdują się kina, lokale, kluby i kawiarnie umożliwiające takie spotkania. W drodze do pracy często zahaczamy o supermarket, by nabyć zakupy na obiad. To sprawia, że większość z nas po pewnym czasie ma już ustalone rutynowe ścieżki swojego życia. Codziennie mijamy te same zabudowania, te same billboardy reklamowe i te same ulice. Na chodnikach mijamy tych samych ludzi i sprowadza nas to do monotonnej, alienującej rutyny. Sytuacjoniści zaczęli zatem uprawiać The Hive. Swobodne, pozbawione planu czy odgórnego celu włóczęgi po okolicy. Najlepiej w miejscach, które nie mieli żadnego racjonalnego powodu się udawać. Po co? No cóż, przede wszystkim spacery są przyjemne same w sobie, o ile ktoś oczywiście lubi tego typu rozrywkę, ale po co nie jest tu tak naprawdę dobrym pytaniem. Po prostu odpręż się, niczego nie planuj, wybierz losowy kierunek i ciesz się chwilą. Kto wie, może po zejściu z wydeptanych ścieżek natrafisz na coś, co przykuje twoją uwagę. Może spotkasz jakąś osobę, na którą nigdy byś nie wpadł w trakcie swojej codziennej rutyny? Może odkryjesz jakieś miejsce, do którego zechcesz później powrócić? Może wpadnie ci do głowy jakaś myśl, która w innym wypadku nie byłaby w stanie zaistnieć? A nawet jeśli nie, to przynajmniej przełamiesz rytm swojego codziennego życia, co samo w sobie może być w jakimś drobnym stopniu bardzo pozytywnym doświadczeniem rewolucyjnym. No ale zawędrowałem za daleko od głównego tematu naszych dzisiejszych rozważań. Nomen omen. Obiecuję, że wrócimy do tego innym razem. W tym momencie najbardziej interesuje nas to, że sytuacjoniści zwrócili uwagę na interesujący proces, za pomocą którego ten system ekonomiczno-społeczny, z którym walczą, broni się przed ideami, które mu zagrażają. W momencie, w którym jakaś rewolucyjna idea zagraża ustalonemu porządkowi rzeczy, zwykle sytuacja może rozwinąć się na kilka sposobów. Najczęściej taka idea jest po prostu odrzucona i stłumiona.
Ustalony porządek rzeczy jest na tyle silny, by móc ją pokonać, wywołać herezją, spacyfikować wyznawców tej idei i uczynić ją nielegalną, w ten sposób radząc sobie z zagrożeniem. Jeśli ustalony system społeczny jest jednak zbyt słaby, nie wytrzymuje starcia z tą rewolucyjną ideą i upada, po czym zostaje zastąpiony innym porządkiem rzeczy. Na taki właśnie obrót spraw liczyli sytuacjoniści, podgryzając konsumpcjonizm, wprowadzając do obiegu intelektualnego rewolucyjne idee, podkopując w ten sposób kulturę oraz filozofię kapitalizmu. Z czasem jednak zauważyli, że zaczyna dziać się coś innego. Rewolucyjne idee zostają włączone do kapitalizmu i wykorzystywane jako element wzmacniający obowiązujący system. Oczywiście w międzyczasie tracą również swój rewolucyjny potencjał. Pamiętacie drugi odcinek serialu Black Mirror? Ten, którego akcja rozgrywa się w podziemnej społeczności, gdzie większość ludzi zarabia na życie jeżdżąc na rowerkach generujących energię elektryczną. W finale tego odcinka główny bohater w bardzo dramatycznej, emitowanej na cały świat przemowie, ujawnia hipokryzję i toksyczność całej tej społeczności. Jednak jego rewolucyjny potencjał nie przeradza się w rzeczywisty bunt i zmianę świata na lepsze. Zamiast tego główny bohater dostaje własny program telewizyjny, w którym powtarza swoje buntownicze przemowy, ale po wkręceniu ich w komercyjny obiekt tracą one swój potencjał transformacji społeczeństwa w coś mniej toksycznego. Stają się po prostu kolejną formą rozrywki dla mas. Tym właśnie jest rekuperacja. Wydaje mi się, że najlepszym, najsilniej przemawiającym do wyobraźni przykładem tego typu procesu są koszulki z marksistowskim rewolucjonistą Che Guevarą, które od lat masowo są produkowane przez komercyjne firmy. Jego twarz stała się zastrzeżonym znakiem towarowym, a na sprzedaży odzieży z wizerunkiem Che Guevary korporacje odzieżowe każdego roku zarabiają olbrzymie sumy pieniędzy. Kultura masowa pełna jest tego typu sytuacji. Z tych najbardziej aktualnych możemy przywołać na przykład grę polskiego studia CD Projekt Red, Cyberpunk 2077. Cyberpunk jako gatunek literacki był w swej esencji bardzo krytyczny wobec kapitalizmu. Fabuła często skupiała się na walce z wielkimi korporacjami podważającymi demokrację i prawa człowieka za pomocą władzy, jaką daje pieniądz. Gra studia CD Projekt Red miała dość niełatwy proces produkcyjny. Branżowe portale regularnie donosiły o kolejnych przesunięciach premiery spowodowanych problemami w produkcji, a osoby odpowiedzialne za wyprodukowanie Cyberpunka musiały zmagać się z wyjątkowo intensywnym crunchem, czyli okresami wzmożonej pracy w nadgodzinach, by wyrobić się z ukończeniem gry na jej zaplanowaną datę premiery. Po premierze okazało się natomiast, że, delikatnie rzecz ujmując, nie wszystkie obietnice twórców znalazły swoje pełne pokrycie w rzeczywistości. A zatem korporacja, która wyprodukowała grę w konwencji cyberpunku, pod wieloma względami zachowywała się jak stereotypowe wielkie złe korporacje krytykowane w gatunku cyberpunku. Swoją drogą ta gorzka ironia nie umknęła nawet samym twórcom gry. Wedle doniesień serwisu Bloomberg, na spotkaniu organizacyjnym jedna z osób pracujących przy grze zapytała swoich zwierzchników, czy nie czują się hipokrytami, tworząc grę o korporacyjnym wyzysku i jednocześnie wymagając od swoich pracowników długich nadgodzin intensywnej, wycieńczającej pracy nad ukończeniem produkcji tej gry. Albo na przykład wyobraźcie sobie skrajnie lewicowego, antykapitalistycznego blogera, który propaguje swoje poglądy na platformie YouTube i zarabia pieniądze na reklamach wyświetlanych w jego wideo esejach. Mój wywód zmierza oczywiście do tego, że proces rekuperacji dotknął również Dnia Kobiet. U swoich początków było to wyraziście rewolucyjne święto służące do celebrowania idei równouprawnienia oraz głoszenia radykalnych postulatów, często prowokujące starcia z aparatem władzy czy wręcz prawdziwe historyczne rewolucje. I do pewnego stopnia nadal nim jest. Z roku na rok jednak jego potencjał jest rozbrajany, a święto przejmowane jest przez wielkie korporacje czy start-upy, które chcą wykorzystywać Dzień Kobiet do promowania swojego brandu. Zamiast Teresy Malkiel mamy więc koncern Disneya, który mówi małym dziewczynkom, że one też mogą być księżniczkami. Wszystkim osobom obchodzącym dziś Dzień Kobiet chciałbym z tej okazji życzyć jedynie najlepszych rzeczy. To prawda, że rekuperacja rozbraja olbrzymią część potencjału rewolucyjnego, ale nie jest to proces zero-jedynkowy. Zawsze warto promować przytomną krytykę współczesnego świata, nawet jeśli przekazywana jest ona za pomocą środków, które są przedmiotem tej krytyki. Jeśli uważacie, że moja krytyka jest przytomna, zachęcam do wspierania mnie za pośrednictwem serwisu Patronite i Ko-Fi. Osoby wspierające mnie na Patronite od drugiego progu w górę otrzymują dostęp do materiałów produkcyjnych moich wideo esejów, takich jak linki do artykułów oraz wczesne wersje scenariuszy, a także mają przedpremierowy dostęp do gotowych już filmów. Z mojej strony to już by było na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.